Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szymson, a na Palionowie całe niebo stało się fioletowe. Ej, dobra, to co tutaj się zaczyna wyprawiać, to mi się naprawdę to nie podoba. Dom Emilii to jest totalnie zrujnowany, totalnie, to jest totalna tragedia, a dodatkowo tego wszystkiego odkryliśmy, że Catnap może wypuszczać taki jakby czerwony dym, który sprawia, że nas on jakby truje. I żeby teraz, że tak powiem, się ochronić przed tym, postanowiłem, że muszę wynaleźć pewną nową rzecz, która pomoże nam z walką z Catnapem i przede wszystkim pomoże nam z tym dymem, ponieważ nie wiadomo, co ten dym potrafi. A ja, widzowie, dodatkowo jestem chory, mam katar, co można pewnie słuchać, że ma lekko przez nos mówię, i dodatkowo boli mnie gardło i też ma taką lekko chrypę, więc jest po prostu ze mną, widzowie, dzisiaj ciężko, ale mam nadzieję, że się wykuruję do koncertów Paliona, ponieważ za niedługo w Warszawie będzie koncert i tam będziemy, prawda, robić show, więc mam nadzieję, że się z wami widzę, mogę wam zaspoilerować, że będę w Warszawie na koncercie, więc mam nadzieję, że się, widzowie, widzimy. Dobra. Przepraszam. Ej, będzie ciężko mi naprawdę prowadzić ten odcinek, bo po prostu gardło mi nie pozwala na to, żeby za dużo mówić, a ja jeszcze lubię dużo mówić i to totalnie nie pomaga. Dobra, skupmy się na tym, co jest najważniejsze, czyli subskrypcje. Zostawcie suba. Ej, to jest w ogóle, to się nie zgadza. To się nie zgadza, bo czekajcie, a sprawdzimy. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na dany moment, jeśli chodzi o subskrypcje na moim kanale. Jeśli chodzi o mój kanał Szczypson Plus, czyli nie ten, ten drugi, na którym możecie widzieć, będzie mi bardzo miło, to aktualnie mamy tam... Co jest? Mamy tam prawie 115 tysięcy, więc jestem 8 tysięcy w plecy. Dobra, no to widzowie, tutaj musicie oczywiście zostawić jeszcze więcej subskrypcji. I tak samo tutaj, ponieważ uwaga, sprawdziłem sobie w statystykach i większość z was nie subskrybuje mojego kanału. Jest to około 70% osób, które to oglądają, więc zasubskrybuj, żeby być na bieżąco, bo jak nie subskrybujesz, to jesteś, prawda, nie jesteś prawdziwy widz, więc zostaw suba. No i tak samo tutaj, a właśnie, a na głównym miałem sprawdzić jeszcze, ile mamy subskrypcji. Sprawdźmy to oczywiście, dlaczego nie, żebyśmy po raz wiedzieli, jak, prawda, wiedzieli, jak wygląda sytuacja. Tu jest 250 tysięcy, a ja na kanale mam 253 tysiące, więc również jesteśmy w plecy, będzie trzeba tą grafikę zaktualizować, ale dobra. To nie dzisiaj, to nie jest najważniejsze. O, właśnie o tym mówię, co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? No właśnie o tym mówię, widzowie. Właśnie o tym mówię. Takie rzeczy zaczęły się dziać tutaj na Kidowitna, czy na Palionowie. I ja totalnie nie wiem, jaki jest z tego powód. Nie wiem, co się wyprawia, nie wiem, dlaczego tak jest, ale jak już prawie się przyzwyczaili i powiedziałem, że na Kidowicach, to widzowie, serdecznie was zapraszam na serwer kidowice.pl, ponieważ to jest serwer dla was, na którym możecie grać. Jest to mój serwer i Dave'a, więc możecie wbić sobie tam, że tak powiem, miło spędzić czas. Dobra, wyjdźmy na górę. Musimy się dostać do mojego laboratorium, ponieważ tam przygotowałem wszystko, co jest mi potrzebne do tego, żeby wykonać dzisiejsze testy. I teraz tak, przechodzimy tutaj do tego miejsca. Ej, dawno mnie tutaj nie było, nie? Dawno mnie nie było w tym laboratorium. Aż dziwnie się tu wchodzi po raz kolejny. Ale dobra, pokażę wam, co mam. Uwaga, przygotowałem pewną bardzo ważną rzecz, a mianowicie plan. I zaraz na prawo, tam jest jeszcze jedna rzecz, ale zaraz wam to pokażę. Projekt maski. Maska przeciwgazowa, to jest właśnie to, żeby ten czerwony dym na nas nie działał. Maska przeciwgazowa, zdobyć potrzebne części do masek. Ilość potrzebnych masek 5. Maska chroniąca przed trującym działaniem dymu Catnap. Plan: przy pomocy maski pójść za dymem Catnap i odkryć jego tajemnicę. To jest mój plan, który mam nadzieję, że mi się uda, widzowie. Ej, dobra, tak się ciężko mi mówi dzisiaj. To jest jakaś tragedia, naprawdę, widzowie. Łapkę w górę zostawcie, jak chcecie, żebym wyzdrowiał. Ej, dobra, ja tu mam jeszcze jakieś anti-X-y zostały. Jeszcze, to trzeba się z tego pozbyć. Dobra, a słuchajcie, tu mamy części do maski i cały crafting tej maski, jaki jest potrzebny. Tak wygląda maska, tak się ją craftuje. I teraz słuchajcie, tu jest napisane, żeby zdobyć potrzebne części do masek, ilość potrzebnych masek 5. Dlaczego 5? Bo jest nas 5. Jak dobrze liczę, osób, które potrzebują tą maskę, może się mylę, ale nieważne, w każdym razie potrzebujemy ich około 5, ale myślę, że damy radę ich zrobić więcej, bo zdobyłem. Zdobyłem te części i jestem w stanie to zrobić. To jest właśnie tutaj, uwaga, wpisujemy kodzik 1102. Dobra, i teraz uwaga, tu. Tu mam te rzeczy przygotowane. To jest wszystko, co potrzebujemy do... Co ta dźwignia robi? Chyba nic. Możemy ją zabrać stąd. Zabierzmy ją, bo może mi się przyda. Dzisiaj będziemy sobie też testować w ogóle te maski, więc zobaczymy, jak to wszystko wychodzi. Zrobimy sobie tych masek trochę więcej, więc uwaga, skraftujmy, jak to było. To musimy mieć tak, i tutaj tak, i tak, dobra, ok, więc robimy, zacznijmy od tego, pyk, pyk. To robimy tak, ok, i to raz, dwa, trzy. Mamy maskę, ej, dobra. Musimy tą maskę założyć. Uwaga, jak to wygląda.
Jo, dobra, ta maska jest przemocna, nie? Ta maska na pewno będzie dobrze chronić nas przed tym dymem. No jestem pewien, to jest niemożliwe, żeby ta maska nas nie ochroniła tak jak należy. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie git. Musimy ją dzisiaj przetestować, ale zanim ją przetestujemy, to przydałoby się również te maski jakoś nazwać. Ponieważ będziemy musieli tych masek zrobić trochę więcej. Ja mam 14 level, więc damy radę. Zróbmy tych masek więcej. Zobaczymy, ile mi się uda ich w ogóle zrobić, więc zróbmy... Tak, okej, chyba zrobimy maksymalnie 4. Czyli mamy 5, czyli tyle ile trzeba było, tyle mamy masek. Brakło mi tego, brakło mi filtrów. Dobra, mamy 5 masek. Nazwijmy je może najpierw, zanim będziemy je testować, żebyśmy już wiedzieli, czyje są te maski, ponieważ będziemy musieli do konkretnych osób te maski przypisać, czyli do członków Palionowa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, więc tak, zlećmy na dół. Lecimy sobie elytron, zaraz sobie tu wlecimy z powrotem. Mam nadzieję, że tego katnapa nie spotkam tylko. Dobra, lecimy do kowadła. Ja na górze nie mam kowadła, nie wiem, jak to się stało w ogóle. Ale zróbmy tak, maska Tosta. Dobra, mamy maskę Tosta. Maska Dave'a. Mamy maskę Dave'a. Mamy maska Paliona. Dobra, mamy maskę Paliona. Maska Milki. Mamy maskę Milki i teraz kto jeszcze miał być? Chyba dla Bola jeszcze mieliśmy zrobić. Poczekajcie, czy ja dobrze liczę? Chyba tak, dobra. Robimy dla mask. Albo dobra, po prostu tą maskę zróbmy na razie maskę, bo jeszcze nie wiadomo dla kogo, bo Bolo też tam ma jakiś. On już jest jakoś zakażony. Nie wiem, czy ta maska mu pomoże, więc na razie. Ktoś tu się kręci. Czy tu jest? Nie. Dobra, czekajcie. Co tu się wyprawia? Ej, czy ja widziałem tam katnapa? Ej, dobra, nie podoba mi się to. Dobra, wyjdźmy na górę do tego laboratorium i ogarnijmy sobie test tej maski. Na razie się tym nie przejmujmy. On powinien być w klatce. Nie wiem, dlaczego go nie ma, ale będę musiał to zgłosić do reszty, żeby byli czujni. Ale mam wrażenie, że widziałem fioletową postać, która tam sobie, że tak powiem, przemierzała świat i... Nie podoba mi się to. Dobra, wyjdźmy wyżej i teraz tak, pójdźmy do tego mojego laboratorium i musimy przetestować maskę, ponieważ przygotowałem sobie dzisiaj pewien test tej maski, żeby zobaczyć, czy ona po prostu dobrze funkcjonuje. Ja, widzowie, czuję, że tu mnie, że tak powiem, dusi. Ja mam jakiś problem z płucami, myślę. I wydaje mi się, że ta maska będzie dobrą maską do tego, żeby ją przetestować właśnie w odpowiednich warunkach, czyli właśnie w ciężkich. I teraz to jest moje miejsce, w którym ja będę tą maskę testować, widzowie. I mam nadzieję, że to miejsce dobrze nam, że tak powiem, wykonam. Tu mamy na górze lekkie zadymienie i mocne zadymienie. Będziemy musieli sobie dzisiaj przetestować w tej masce. Jeżeli nie będzie mi zadawało obrażeń, to znaczy, że dobrze to działa i że jest wszystko git. Jeżeli będzie jednak mi zadawać obrażenia, to znaczy, że te maski nie działają i to jest pic na wodę, prawda, nic warte, gówno. Dobra, a więc tak, stąd będzie lecieć dym, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy maskę i uwaga, nie mam tutaj nikogo, żadnego pomocnika w moim działaniu, więc muszę sam sobie to odpalić, ale okej, odpalamy. Najpierw lekki dym, zobaczmy z lekkim dymem. Okej, lekki dym na luzie. Lekki dym jest do wytrzymania, nic mi nie zadaje obrażeń. Jest mały ten lekki dym, dobra, lekki dym. To kaszla, ale to ja w prawdziwym życiu. W Minecraft mi się nic nie stało, dobra. A sprawdźmy teraz w ten mocny dym. Ej, dobra, mocnego dymu to ja się nawet trochę, przyznam szczerze, boję. Bo totalnie nie mam pojęcia, co się wydarzy, jak ja to zrobię. Dobra, uwaga. Sprawdźmy ten dym, czy ta maska... A właśnie, czy ta maska się jakoś psuje? Nie. Okej, nie psuje się, dobra, czyli git. Dobra, uwaga, spróbujmy tą drugą, ten drugi dym. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Okej, dobra, to jest zdecydowanie mocniejsze zadymienie, ale dalej jest wszystko git. Dalej jest wszystko git, więc wydaje mi się, że powinniśmy totalnie wytrzymać dym katnapa, tak mi się wydaje. Dobra, czekajcie, wyłączmy to. Wyłączyłem to? Wyłączyłem, dobra. Mamy przetestowane, jest git. Ej, naprawdę, to by jeszcze przydało się to testować na jakichś takich dłuższych dystansach. Zobaczcie, co by się stało, gdybyśmy dłużej w tym dymie stali. Myślę, że taki test też by można było wykonać, ale do tego testu potrzebowałbym już kogoś, kto by tam wszedł. Po prostu by tam stał, a ja bym sobie patrzył na to wszystko i miałbym nad tym wszystkim kontrolę. Bo jednak sam nie do końca chciałbym, że tak powiem, tak ryzykować. Ej, dobra, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Czy tą maskę da się ustawić na... Intrus. Intrus! O, nie. Tak nie będziemy się bawić, tak nie będziemy się bawić. Co ty tu robisz? Chodź tu. Chodź tu, bo mi wysadzisz nie to, co trzeba. Łup! Dobra. Jeszcze jeden cios i giniesz. Dobra, lekko stałam. Dobra, musimy zobaczyć, czy da się na statyw odłożyć tą maskę. Jestem ciekaw bardzo tego, więc uwaga, sprawdźmy to. Lądujemy. Uip. Dobra, tu szybko do mnie na chatę. I uwaga, sprawdźmy, ja tu gdzieś miałem statyw. Tu był kiedyś statyw.
Jest tam statyw, tylko że to mi nie działa. Kurczę. Czekajcie. Zróbmy tak, weźmy maskę, maska tosta, dobra, pyk. Da się! Dobra. O nie. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. Zobaczmy, czy ja mam tutaj jeszcze jakiś statyw, może drugi. Albo sobie skraftujemy statyw. Czy jestem w stanie sobie skraftować na szybko? Na szybko. O, chyba dam radę. To i patyki. Dobra, damy radę, dobra, więc zróbmy sobie patyki. Dobra. Nie widzieliście tego, co ja zrobiłem właśnie. Nie pamiętam dokładnego craftingu. Szybki crafting na statyw. Jest. Dobra, bierzemy, robimy statyw i uwaga, sprawdźmy, jak to teraz wygląda. Pyk. I uwaga, pyk. Ej, dobra, mocne fest. Mocne fest. Dobra, będzie trzeba w takim razie przygotować więcej tych statywów i na każdy z tych statywów powiesić tą maskę. Więc będę potrzebować ich więcej. Ja chyba jestem w stanie zrobić ich więcej, tak mi się wydaje. Więc spróbujmy zrobić to. Okej, tu, pyk. Ile my jesteśmy w stanie zrobić? 5 mamy, czyli tyle, ile mam masek. Czyli w sumie git, wystarczy mi to. Dobra, no i pójdziemy na górę. Będę musiał je wszystkim wręczyć odpowiednio, ale każdemu to ja wręczę to osobiście. Nie ma szans, żebym ja to zrobił w taki sposób, że będę je dawać do skrzynki, bo ktoś by je wykradł i byłaby lipa. Więc trzeba je konkretnie schować najlepiej w tym magazynie tam z tyłu, który jest zabezpieczony kodem i wtedy będzie wszystko git i maski będą, że tak powiem, bezpieczne. Więc uwaga, lecimy tu, pyk, 1102, dobra, wchodzimy do środka i teraz tutaj, po tej stronie rozstawmy sobie tą, te stojaki, a więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, idealnie, ideolo, dobra, zróbmy tak, maska tosta, dajmy tu. Może ja bym to mógł... Ej, mógłbym to jakoś podpisywać. Bo nie widać teraz, czyje to jest. Czy ja... Ja nie mam żadnej tabliczki. Wiecie co, ja zajdę sobie szybko po tabliczki. I zaraz jestem z powrotem. Jak tylko te tabliczki zdobędę. Dobra, widzowie, mam tabliczki. Wchodzimy do środka. Uwaga, pyk. 1102. Dobra, wchodzimy do środka. I teraz tak, to była moja. Więc dajmy. Maska tosta. Dobra, mamy to. Kolejna maska. To jest zwykła, to jest podstawowa maska. To nie... Maska paliona, dajmy tu. Maska paliona. I uwaga, maska leci na statyw. Maska milki, dobra. Maska milki, dobra, jest git. Bierzemy ją, dajemy tu. Dobra, maska Dave'a. Maska... O, Dave'a. Dobra, git. I ona jest tu. No i mamy po prostu maskę, która nie wiadomo czyja jest, więc napiszmy maska. Jeszcze nie wiadomo, do kogo ona trafi i na kogo będziemy ją podpisywać, ale jest git. Ej, dobra, mamy wszystkie maski przygotowane. To jest, widzowie, idealny moment na to, żeby po prostu pójść po wszystkich, że tak powiem, wszystkich po kolei zebrać i każdemu tą maskę wręczyć. I niech każdy ją dostanie, niech każdy w niej chodzi i niech każdy... Może nie chodzi, ale jak będzie po prostu ryzyko, że zobaczą gdzieś dym, to żeby od razu ją założyli, żeby po prostu cut-up nie przejął nad nimi kontroli. Więc to jest bardzo ważne, widzowie. Ja póki co kończę. Bardzo ciężki moment, bo wszystko fioletowe, nie podoba mi się to totalnie, wygląda to trochę jak świat Grimace, ale to nie jest Grimace, to jest coś gorszego, bo to jest Katna.